Cześć! Tak sobie ostatnio myślałem nad tym, co jest największym ograniczeniem współczesnego świata. Myślałem i wymyśliłem. Są to wszechobecne i plączące się nieustannie kable, zwłaszcza w słuchawkach. Towarzyszą mi dziś bezprzewodowe słuchawki Bluetooth CA-Vert 1719 APTX, którym obce są wszelkie ograniczenia. W portfolio producenta można znaleźć kilka rodzajów słuchawek bezprzewodowych, wśród których znajduje się bohater dzisiejszego odcinka oraz jego krewniacy, model 1718 i 1720. Poza samymi słuchawkami w pudełku znajdziemy również kabel USB, dwie pary dodatkowych gumek oraz instrukcję obsługi. Opisywane dziś urządzenie to słuchawki dla sportowców, ale nie tylko, gdyż spodobają się wszystkim stawiającym na wygodę użytkowania. Vert 1719 APTX wyposażono w łączność Bluetooth w standardzie 4.1 o częstotliwości transmisji 2,4 GHz oraz w baterię pozwalającą na 7 godzin słuchania muzyki. Ich zasięg to 10 metrów. Pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 20 do 20 tysięcy Hz, a impedancja to 16 Ohm. CA-Vert 1719 APTX to lekkie i dobrze wykonane słuchawki. Mają proste i atrakcyjne wzornictwo, a do tego dużą funkcjonalność, na którą wpływ ma wbudowany mikrofon oraz wygodny i łatwy w obsłudze pilot. Są świetne jako słuchawki miejskie, ale pokazują pazur podczas uprawiania sportu. Vert 1719 APTX od firmy CA to nowoczesne słuchawki bezprzewodowe, które za niewielką opłatą wprowadzają nas w erę technologii wolnych od przeszkadzających kabli. To niemal obowiązkowy sprzęt na siłownię czy do biegania, który powinien znaleźć wielu zwolenników, również wśród mniej aktywnych użytkowników. W końcu mniej kabli to mniej problemów.